Panie i panowie, czas na główną walkę dzisiejszego wieczoru, najważniejsze starcie gali. Slugfest 6 będzie to zawodowy pojedynek w formule MMA, zakontraktowany na 3x5 minut w królewskiej kategorii ciężkiej, a sponsorem tej walki jest firma Pitbull West Coast. W tym pojedynku rękawice skrzyżują. W narożniku niebieskim 29-latek mierzący 183 cm i ważący 110,5 kg. Reprezentant klubu Dragon Fight Club Sochaczew z zawodowym rekordem. Jednego zwycięstwa i jednej porażki. Piotr Kaczyński! Oraz jego przeciwnik w narożniku czerwonym. 29-latek mierzący 188 cm i ważący 111 kg. Debiutujący w zawodowym MMA reprezentant i trener murowana gościnna team. Panie i panowie, Mateusz Bolo! A więc już ostatnia walka, ale walka wieczoru, rozgrywana w kategorii do 120 kg, a więc potężne smoki. I zmierzy się Piotr Kaczyński z klubu Sochaczew, to zawodnik w niebieskim narożniku, i Mateusz Juskowiak, Bolo, miejscowy wojownik, miejscowy bohater, zresztą olbrzymia wrzawa, kiedy wchodził. Jak wiemy, Juskowiak, doskonały grappler, mocne zapasy, ale to jest jego debiut w MMA. Zobaczymy, jak się potoczy właśnie, jak na ile potrafi uderzać i przyjmować uderzenia. Z kolei Piotr Kaczyński to zawodnik, który bardzo lubi mocno zaczynać, szybko atakować swojego rywala. Widzieliśmy już jedno kopnięcie, jedno uderzenie. Teraz kolejne kopnięcie, ale przechwycone na gardę Mateusza Juskowiaka. No, Juskowiak to jest tak naprawdę jeden z legenda tutaj sportów chwytanych. Teraz bardzo mocno poszedł, mocno. Tak jak mówiłem. Tak, widzimy, że Mateusz ratuje się z prowadzeniem błyskawicznie od razu do pozycji bocznej. Teraz wchodzi do półgardy. Ucieka znowu nogą do pozycji bocznej, no i teraz jest w swoim królestwie. No jeśli kto ma wygrać ten pojedynek w parterze, jeśli nie on? No właśnie, jak widzieliśmy, Kaczyński to taki brawler, zawodnik, który lubi bijatykę. No ale jak już powiedzieliśmy, Juskowiak to jest zawodnik raczej parterowy, czyli ktoś, kto lubi sobie poukładać tą walkę. No i właśnie, tak jak powiedziałeś, on teraz sprowadził szybko swojego przeciwnika do parteru. Myślę, zastanawiałem się nawet, dlaczego on szybciej tego nie robił, no bo w tej wadze... Chciał się sprawdzić stójcy, tak pamiętam. No tak, ale tutaj, wiecie, nie ma co po prostu ryzykować. To jest waga ciężka, naprawdę jedno zahaczenie i powie o wszystkim. Oczywiście on musi kiedyś sprawdzić tą stójkę, ale myślę, że teraz przy swojej publiczności, która bardzo oczekuje tego zwycięstwa, to nie był dobry pomysł, ale... Właśnie słyszymy wrzawę, która zbiera się tutaj i kibice bardzo mocno dopingują swojego lokalnego bohatera. On z kolei atakuje kolanami na korpus, które widać, że robią tam robotę na ciele Kaczyńskiego, bo stara się blokować łokciem te uderzenia. Ten cofanie tego łokcia może otworzyć drogę. Właśnie teraz to widzimy Mateuszowi Juskowiakowi do uderzeń. Zobaczymy. Juskowiak zapewne, czyli mi tutaj Bolo, przygotowuje sobie akcję. Jak wiemy, ma też repertuar technik kończących. Cały czas atakuje tymi kolanami. Bardzo dobra broń Mateusza Juskowiaka na to, żeby porozbijać swojego przeciwnika. Na razie nie widzimy żadnych tutaj grapplerskich akcji, no poza tą bardzo dobrą kontrolą z góry, ale też Kaczyński stara się przykleić do swojego przeciwnika. Nie za bardzo ucieka z tej pozycji. Teraz stara się po klatce schować, ale bardzo dobrze Juskowiak wykluczył tam jedną rękę Kaczyńskiego i zaczął zadawać ciosy lewą ręką. Cały czas wykluczona prawa ręka Kaczyńskiego. No to jest świetny sposób na to, aby teraz właśnie Juskowiak mógł atakować swoją lewą ręką, ale już ładnie ucieka Kaczyński i będzie musiał znowu Bolo starać się znaleźć dogodną pozycję, żeby zadawać ciosy. Ponownie chce wykluczyć rękę i ponownie mu się to udaje. I jest! Aj! Był prawie dosiadł, ale... Udało się wstać. I teraz pięcie za plecy. Myślę, że bardzo niebezpieczna sytuacja. Nie może Piotr Kaczyński oddać nawet w sumie tego pięcia za plecy. Musi się skupić teraz trochę na tym, że już właśnie ręka... Dołożył drugą rękę, Bolo. Poszła ręka po duszenie. Obie ręce tam splecione mocno. Co prawda to nie jest najdogodniejsza pozycja, ale klepie! Piotr Kaczyński! Piotr Kaczyński nie wytrzymał tego duszenia.
Mateusz Euskowianka, popularny Bolo, jeden z najlepszych zawodników BJJ, szczególnie z Wielkopolski, wygrywa zawodowy debiut w MMA poprzez duszenie za pleców w pierwszej rundzie. Doskonały występ zawodnika z murowanej gośliny, no i trybuny tutaj szaleją. Krótka, emocjonująca walka, jak widzieliśmy. Mateusz Juskowiak bardzo ładnie sobie, jak to się mówi, urobił swojego przeciwnika spokojnie i w pewnym momencie wykorzystał moment nieuwagi. No i mamy zwycięstwo przed czasem oraz zakończenie gali. Posłuchajmy oficjalnego werdyktu, który, tak panie jak i panowie, już mówiłeś, znamy doskonale. Wieczoru gali Slugfest 6 w pierwszej rundzie przez duszenie z zapleców zwycięża. Mateusz Bolo Juskowiak! Tutaj wyszło to, o czym mówiliśmy, no świetne doświadczenie, którego nie da się przecenić. Mateusza Juskowiaka nawet nie potrzebował do końca wpiąć się za plecy rywala. Tam te nogi były przerzucone, ale no to nie było sytuacja, w której mógł sobie nimi pomagać, rozciągać przeciwnika. Wystarczyło mu jednak to, aby udusić przeciwnika i zakończyć ten pojedynek już w pierwszej rundzie, przy tak naprawdę pierwszym ataku, jakimkolwiek dźwignią czy też duszenie. No cóż, zostało nam właściwie już tylko podsumowanie tej gali. Myślę, z mojej strony niezwykle interesująca gala, jak teoretycznie na taki wymiar lokalnej, małej gali. Naprawdę bardzo mocne pojedynki, bardzo ciekawe, zaskakujące wręcz zakończenia. No właściwie wszystko, czego oczekuje się od wielkich widowisk, można było zauważyć, można było zaobserwować tutaj.